Do siłowego przejęcia mediów doszło wczoraj również w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej. Odwołano prezesa Wojciecha Surmacza. Minister kultury wskazał Marka Błońskiego na nowego prezesa PAP-u. Prezes PAP Wojciech Surmacz poinformował, że wtargnięto wczoraj do jego gabinetu oraz że odłączono dostęp do poczty elektronicznej. Odwołanie nastąpiło na skutek decyzji ministra kultury. Wcześniej Sejm przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia bezstronności w mediach publicznych. Prezes PAP odniósł się do odwołania ze stanowiska. Zostałem powołany na tę funkcję głosami 4 członków Rady Mediów Narodowych, czyli również głosami ówczesnego posła Lewicy, pana Rutki. Jakby zarzucanie mi jakiegokolwiek upolitycznienia, bo takie głosy się pojawiają, to jest godzenie w moje dobre imię. Politycy Prawa i Sprawiedliwości w ramach swoich uprawnień przeprowadzali interwencje poselskie w siedzibach mediów publicznych, w tym również w Polskiej Agencji Prasowej. My mamy obowiązek realizować mandat poselski. W ramach tego mandatu mamy obowiązek zapewniać, żeby prawo w Polsce było przestrzegane. Nie tylko na sali sejmowej, nie tylko w ramach prac legislacyjnych, ale także w ramach funkcji kontrolnej. Sytuację z siedziby PAP na bieżąco relacjonował wczoraj poseł PiS Kacper Płażyński. Panowie, którzy podają się za nowy zarząd PAP-u, dysponują aktem notarialnym, który uważam, że może być sfałszowany, albo notariusz, który go sporządził, po prostu złamał prawo. Nie ma tam ani jednego zdania o tym, że to ustawa o Polskiej Agencji Prasowej i ustawa o mediach narodowych, która funkcjonuje od 2016 roku, drodzy państwa, przypominam, i która nie była nigdy do tej pory kwestionowana. Nigdy nie było wniosku do Trybunału Konstytucyjnego nawet o to, żeby stwierdzić jej niekonstytucyjność. To ona określa, w jaki sposób wybiera się organy tych spółek, jak na przykład PAP. Członków zarządu Polskiej Agencji Prasowej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. To wyłączna kompetencja Rady i to literalne brzmienie przepisów, zarówno ustawy o PAP, jak i ustawowego organu, jakim jest Rada Mediów Narodowych. To jest jawne łamanie prawa, jawny zamach, bezprawny zamach na media publiczne, ale także na polską demokrację. Do odwołania prezesów mediów publicznych odniosła się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 4 z 5 członków Rady na czele z przewodniczącym wezwali rządzących do stosowania przepisów prawa i zaniechania przejmowania mediów publicznych w oparciu o uchwały Sejmu.